To ostatni rok funkcjonowania przedszkolnych zerówek. Taką informację w imieniu władz miasta przekazali rodzicom dyrektorzy placówek. To oznacza, że pięciolatki od 1 września 2013 roku pójdą albo do pierwszej klasy szkoły podstawowej, albo do szkolnej zerówki. Ta decyzja władz miasta wzbudziła niepokój wielu rodziców. Akcja jest taka, że właśnie zbieramy podpisy. Na razie ludzie dzwonią, no, że zbierają. Nie mam jakby bezpośredniego wglądu, ile tego jest. Wiedzą, że mają do mnie zwozić, w związku z tym myślę, że jak nazbierają większą ilość, to no, przecież nie będziemy biegać z jednym podpisem. Chcemy to pozbierać i zanieść do pana prezydenta. Protestujący rodzice zwracają uwagę na to, że nie wszystkie szkoły są przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Nauka jest zmianowa, w szkołach panuje tłok i hałas, a oddziały zerówkowe są w tym samym budynku co gimnazja. Oprócz tego dzieci mogą tam liczyć tylko na jeden posiłek dziennie. Rodzicom nie podoba się też to, że z toalet teoretycznie zarezerwowanych dla maluchów mogą tak naprawdę korzystać wszyscy uczniowie. Problemem jest również brak dostatecznej opieki po zakończeniu zajęć. Opieki, którą gwarantują przedszkola. Głównym argumentem jest jednak to, że dzieci nie są emocjonalnie przygotowane na zmianę środowiska edukacyjnego. Bunt sześciolatka, emocjonalność tego dziecka będzie powodowała, że jest no, nieprzystosowany do tego, żeby brał udział w zajęciach w szkole, gdyż się to zmienia. Zmieniła się pani, zmieniło się otoczenie. Cała psychika dziecka działa tak, że jak coś mi nie pasuje, to się od razu złoszczę i buntuję. I nie wierzę w to, żeby panie w szkole były przygotowane na to. Zdaniem protestujących rodziców taka sytuacja może mieć później negatywny wpływ na dalszą edukację dzieci. Zaczynają być już teraz badania, które pokazują i psychologowie na to zwracają uwagę, że te dzieci w grupach, wyrwane po prostu za szybko, dając im jakiś obowiązek, zaczynają się agresywnie w stosunku do siebie zachowywać. I nierzadkością są bijatyki w grupach. No więc po co narażać dzieci emocjonalnie i psychicznie na takie stresy? Władze miasta swoją decyzję tłumaczą koniecznością zwolnienia miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-letnich. Dzieci przybywa. W tym roku byliśmy w stanie przyjąć naprawdę niewielką ilość 3-latków do przedszkoli. Chcemy zapewnić możliwość edukacji przedszkolnej dzieciom 3- i 4-letnim, dlatego zdecydowaliśmy się na ten krok i 6-letnie dzieci, które są już gotowe do rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej, zarówno w zerówce, jak i w klasie pierwszej. Władze miasta twierdzą też, że na przyjęcie 6-latków legionowskie szkoły są dobrze przygotowane. Nasze szkoły już od zeszłego roku są przygotowane na przyjęcie dzieci 6-letnich. W tym roku szkolnym 60% 6-latków uczęszcza do szkół, zaledwie 40% pozostało w przedszkolach. Toalety są przystosowane do takich najmłodszych dzieci, sale także. Każda szkoła ma zarówno zewnętrzny plac zabaw, jak i taki plac zabaw wewnątrz szkoły dla tych najmłodszych maluszków. Nauczyciele są doskonale przeszkoleni, także naprawdę rodzice nie powinni się obawiać. Rodziców uspokaja również dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 Dorota Kuchta. Jak mówi, w kierowanej przez nią placówce zerówka szkolna prawie niczym nie różni się od tej prowadzonej w przedszkolu. Część przedszkolna, zerówkowa przeznaczona dla uczniów 6-letnich jest częścią wydzieloną tak naprawdę z reszty szkoły. Dzieci korzystają w oddzielnych godzinach ze stołówki szkolnej. Warunki mają równie dobre jak te w przedszkolu, Państwo możecie porównać. Są to bardzo podobne sale, bardzo podobnie wyposażone. Opieka jest również bardzo dobra. Oprócz tego 6-latki mają osobne wejście do szkoły, swoją szatnię, a także przeznaczoną tylko dla nich opiekę świetlicową. Czy to przekona rodziców? Nie wiadomo. Na razie protest ma być kontynuowany. Listy z podpisami niebawem trafią na biurko prezydenta.